No siema, z tej strony Kalo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. W poprzednim odcinku skończyliśmy na podbiciu jednego garnizonu. No i mamy teraz dla swojego starego znajomego zebrać złom. Nie wiem dlaczego, nie wybrał gdzieś bliskich okolic na zbieranie tego złomu, tylko wysłał nas do jakichś ścieków. Z tego co już zauważyłem, po poprzedniej nieudanej próbie przejścia tego, bo trzeba utrzymać równowagę, no to ta woda jest dla nas dość poważnym zagrożeniem. Dobra, wracając... O, co tam jest? Nie, dobra, tam i tak pewnie potem będę mógł. Wracając do pytania, które się was zapytałem odnośnie garnizonów i tak dalej. Myślę, że zrobię coś takiego jak... no po prostu co 5 odcinków na poboczniaki, na przetrzepanie terenu i tym podobne. Widać nadejście nowego dnia. Dobra, i tak jest chyba trochę za głośno to gra, mimo tego, że to ściszałem. Mimo tego, że prosiłem was mniej więcej, jak mam to na przykład tym się zająć, misjami pobocznymi, zdobywaniem garniaków i tak dalej. I wy napisaliście, żebym normalnie kontynuował to w odcinku, bo pewnie te garniaki będą, no po prostu co poziom coraz trudniejsze, nie? To ja jednak doszłem do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli w tym tygodniu zrobię taki dwugodzinny odcinek, ale to nie będzie normalny odcinek, tylko to będzie odcinek na Twitchu. Będziecie mogli na żywo razem ze mną po prostu patrzeć, co ja robię w tej grze, pisać, ewentualnie będę utrzymywał z wami czat i jak na przykład, no chcę zrobić taki dwugodzinny odcinek, jeżeli w tym czasie... po prostu uda mi się to wszystko, no uda mi się szybciej pozbierać te rzeczy i tak dalej, to po prostu nie wiem, ewentualnie przejdziemy do odsłuchu jakichś piosenek, czy pogramy w jakąś inną gierkę, może wy będziecie mieli jakieś gierki, z którymi będę mógł z wami pograć, no coś po prostu pomyślimy, ale wydaje mi się, że taki jakby specjalny odcinek, taki dwugodzinny z poboczniaków na no co 5 odcinków takich zwykłych, to będzie dobry pomysł, nie? Dobra. Kontynuujmy zbieranie tego złomu dla tego starego kumpla. Jak on się nazywał? Glutomir? Ja już nawet nie pamiętam. Dobra, znajdź sposób na obniżenie poziomu gluta. Już widzę, że tu mamy małą zagadkę do rozwiązania na start. Mam 10 ruchów, nic nowego. Posłyszę, że już świruje. Okej, z tego co widzę, to muszę to tak ustawić. Nice. Zagadki nie są wcale trudne, one są takie przyjemne do wykonywania. Obniżamy poziom gluta. I tu już widzę pierwszą walkę. Czy ja pamiętam? A, z tych takich rzeczy jeszcze mniej więcej wyposażeniowych to wam jeszcze pokażę. Wejdźmy na postać. No i po prostu nałożyłem lepsze rzeczy naszej postaci. No i na przykład, kurde, nie ma myszki, ja bym wam to na myszce pokazał. I na przykład mamy górną część ubioru wymienioną na lepszą. I tak samo jest na przykład na ramiennik, jak widzicie. Wcześniej był bez tej takiej zielonej ozdóbki. Ja po prostu ulepszyłem tą część, dodając tam jeden z tych dodatków. No i to mi dało chyba z 5 czy 10 do pancerza, tak? Więc wcale nie jest powiedziane, że trzeba dropić te rzeczy i tak dalej. A czekam specjalnie na wbicie 7 czy tam 8 poziomu, aby ulepszyć jeszcze drugą broń, bo jest naprawdę fajny bonusik, który umożliwi nam jeszcze większe zadawanie obrażeń. Dobra, bez zbędnego już gadania lecimy dalej. No, czuję, że tu będzie dość ciekawie. Up. Jak się spodziewałem. Dobrze, że mamy tą trutkę, to nie jest aż takie trudne. Już zapomniałem, jak się paruje. Dawaj, 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 bij go. No ta trutka, dobrze, że ich ogłasza. Ogłusza, Boże, ogłasza. Więc te pojedynki nie są aż takie trudne. Dobra, nic z nich nie ma. Jesteśmy dość blisko zdobycia tego poziomu, którego chcę. To jeszcze jak się uda, to może na wizji ulepszę. Dobra, tu. Już widzę, że muszę zmienić broń na rękawice. Widzieć całą tę krzątaninę. Nie to. Tu jest rękawica. Ok, wyposaż. I... Jeszcze raz. I...
Prawie jak w Naruto Rasenkan albo w Dragon Ballu Kamehameha. Okej, okay, możemy zmienić broń z powrotem na taka, jaka była. Cyk. To mam znowu jedną. Cyk. Są dwie. Co ty tam mam za pałkę? To jest ta laska. Lemienia Jagnich. Czekajcie, chcę zobaczyć, co to jest za bonus. Aha, teraz już nie mam do tego. Nie, wydaje mi się, że zostaniemy przy naszych tak ala sztyletach. Dobra. Tu nic nie ma, dobra. Dał ci się znaleźć zagadkę z płytką drukowaną. Okej. Okay. Aha. Cholera jasna, o co tu chodzi? Ma być na zielono. Tak, tak. To gaśnie. Jeden. I te dwa, dobra. To nie było to wcale takie łatwe. Mi się wydaje, że przy tych zadaniach akurat będę miał problem, żeby to rozkminić. Jeżeli mam tylko 10 możliwych ruchów do wykonania. Mam nadzieję, że gra nie jest za cicho teraz ustawiona, bo specjalnie ściszałem, żeby było mnie słychać. A chodźmy jeszcze tutaj, zobaczymy. O, no i mamy szafę. Interakcja. I mamy w końcu do kibla tą miotełkę. A to co to jest? Moduł elektryczny. A to do broni, do pistoletów. W sumie jeszcze nie bawiłem się z tymi strzelbami, ale tak dużo wcale nie korzystamy z tej broni, dlatego... Czy szczerze ulepszać to? Nie wiem, powiedzcie co o tym sądzicie. Czy pobawi się coś z pistoletem, żeby ulepszyć, czy zostawić to? Interakcja. Dobra, pogrzebmy trochę w gównie. Korkociąg. Jakiś dodatek do broni, okej. Okay. Często są zapisy te ostatnio. Wcześniej mi się wydawało, że nie było aż tak często. Coś ominąłem? Coś nie zauważyłem? Mam iść? Nie. To co jest? Dostań się przez tunel. My tędy wyszliśmy. To jest jakieś inne jeszcze wejście? Ej, ogłupiałem teraz w tym momencie, nie? Bo tu nigdzie nie można chyba wskoczyć. Stąd tak naprawdę przyszliśmy. Tu nic nie ma. Na górze też nie było tych drzwi. To nie były drzwi, bo pamiętam, że jeszcze w poprzednim odcinku sprawdzaliśmy. Tu coś do otwierania? Jakieś moduły czy coś? Nie no, tu nic nie ma. Ja tam czegoś nie dostrzegłem? Wejdźmy jeszcze raz. Może ściana gdzieś była rozwalona. Nie no, tu byśmy się dostali tu, gdzie wcześniej byliśmy tak naprawdę. A tu? Ale jak tu teraz wskoczyć? No nie mogę tak wskakiwać, nie? O Boże, coś takiego jest. No w sumie mamy po raz pierwszy z tym kontakt. Nie ma co się dziwić, że nie mieliśmy pojęcia. Ej, fajne to jest. No, to jest taki fajny bonusik. Okej, tu już czuję kolejną walkę. Jak było blokowanie? A tu z bossem. Okej. O Jezus, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wiecie co? Zrobimy trochę inaczej. Dobra, uciekaj. Nice. Kurwa, nie jest aż taki mocny. Gdyby pewnie nie ta trutka, to byśmy strasznie odczuwali skutki walki z nim.
Dobra, ale tak mówię, że nie odczuwamy skutków walki z nim, a teraz tak naprawdę w pierdol dostaniemy. Kurwa. Co to jest w ogóle ze stworzenia? Nie wiem, ktoś... I to wygląda na takiego ala zlutowanego kota. Dobra, dobra, cofaj się. Raz. No, dzięki temu, że mamy właśnie te zatrucie, on nie był aż taki trudny, ale już podejrzewam, jaki mielibyśmy problem. Gdybyśmy z nim walczyli bez ulepszeń. No dobra, no idziemy dalej. Tu jeszcze są jakieś bonusiki ewentualnie do zebrania. Z tego co podejrzewam, jeżeli ta broń przywraca życie po każdym zabitym wrogu, to już pewnie życie mamy na styk. Nie, nie widzę tu żadnych takich rzeczy. Dobra, to lecimy dalej. Odzyskaj złom z wraku. Aha. Nie wiem, że to jest ten cały Lupa Lupin. A czy nie Lupa Lupin, tylko on coś tak puszek okruszek, czy chuj jak on się nazywał. Mini boss partyzantów. No, niby to ma czwarty poziom. Aha. Ale najpierw to się, tego się pozbędziemy. Oh shit, uciekaj. Blisko siódmie, dobra. Okej, tam to rozwaliłem, ale ci mnie ciągle czymś rzucają. Dobra, załatwmy najpierw tych małych. Dawaj, Vigo. Ej, no przecież on już ledwo żył. Myślałem, że już go zabiłem. Zbyt pewnie się czuję jeszcze. Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Boże, tego uniki jak w zwolnionym tempie. Dobra, no ale przywalić potrafi, no tu nie ma co kłamać. Dobra, cyk. Chodź tu. Raz, dwa, trzy i unik zrobimy. Raz, dwa, trzy i unik. I unik. Okej, no i mam przy okazji awans, to wiecie co? Zbierzemy ten złom, o który chodzi i zaraz próbujemy ulepszyć tą drugą broń. Zobaczymy. Czy już właśnie ten dodatek jest nam dany? Okej, tu jakieś biochemiczne, tak? Biopunkty, okej. Może jaka skrzynka? Jedni pakiet energii. Ej, fajnie to wygląda. A jest słabsze. Mała apteczka. No to taki standardowy drop mieliśmy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Kończy płetwa. Wiecie co? Nie mam pojęcia, co to jest. To wygląda jak taki ala stateczek, taka motorówka. Buchoskrop. Wraki ślizgo siupnie. Mamy kolejny tak naprawdę quest poboczny. Mówię, wydaje mi się, że taki odcinek z Twitcha raz na 5 odcinków się naprawdę przyda. Taki dwugodzinny, bo wtedy naprawdę i wy będziecie mogli mieć ze mną jakąś bliższą reakcję. Nie wiem, na coś jeszcze wpadniemy ewentualnie, co można jeszcze zrobić tak naprawdę na tym kanale. Pomysłów mam mnóstwo, ale do tego naprawdę potrzebuję subskrybentów. Oraz wyświetleń, nie będę kłamał. Może wydawało mi się, że tam coś przeleciało. Tutaj, taki jakby duch. Nie, moja chora wyobraźnia.
Aha, dobra, mieliśmy broń ulepszyć. Się zastanawiałem, co ja miałem zrobić. Sprzęt. No i dawaj, stwórz. Idziemy na broń. Modyfikuj. Mamy dwie rzeczy do wzięcia i ulepszenia, tak? Nacisk. Możesz z tym poeksperymentować. No, taki miałem właśnie zamiar, ale coś nie ułatwia mi to. Gdzie jest druga? Muszę? Okej. Okay. Wyposaż? Nie wyposaż. Nie no, wyposaż. Czemu ja tu nie mam ulepszeń? Tak to jest, jak chcesz coś zrobić na odcinku, masz już plany ogólnie, jak to wszystko zrobić, ale po czasie nagle wszystko ci się psuje. Chodzi mi w sensie, że już mieli zaplanowane, przed chwilą to ci się udawało robić bez problemu, a na odcinek specjalnie akurat na tą jedną minutę zapominasz wszystkiego. Więc musicie mi wybaczyć za moje kalectwo. No główna, tak? Modyfikuj. O tu? No i tu mogę bez problemu modyfikować, a to? Ale czemu nie mam czegoś takiego jak stwórz? To było to. To. To jest aż dwuręczne. Nie chodziło mi o walkę dwuręczną. Jednoręczne, no. U, mamy miotełkę. Nie daje dużych. To nam zmniejsza. Uwa, zjebałem coś. Korkociąg możemy dodać. W sumie dodajmy korkociąg. Rękojeść jest ta sama. Chciałem to pewnie zrobić. Typ miażdżący, ale to będzie młot i to będzie jednoręczne. Aktualnie nic takiego fajnego nie mamy, żeby tutaj dodać. A co jest z tym dodatkiem? Czego go nie ma? No dodaj, stwórz. Ogłaszam gotowość do siekania i rąbania. Ach, dziwnie to wygląda. Części tworzy całość. O, na pewno nam się zwiększyła szansa na krytyka, nie? Z tej broni. No i mamy lepsze przybicie pancerza. Chociaż dziwnie wygląda ten korkociąg, tak jakby był przyklejony jakimś super glue. Dobra. Kontynuujemy dalej. Tu są drzwi rozwalone. W rogu mamy kolejny zapis. O, a to jakaś historyjka. Wycieki ropomaterii z morskich platform wiertniczych toksanolu zatruły deszcz, a ten dostał się do otwartej fali i wód gruntowych. Teraz wiemy, że proces ten miał długotrwały wpływ na ewolucję zwierząt. To właśnie w ten sposób powstaliśmy. Wycieki ropy naftowej był jednym z głównych jakby motorów tej całej ewolucji, tej mutacji. Ktoś musi powstrzymać tę plagę, nim będzie za późno. No, kurde, chciałem się jeszcze odnieść do tej ropy naftowej. A, że no w sumie to są skutki oddziaływania człowieka tak naprawdę na przyrodę, nie? Siema widzu, jeśli podobają ci się moje materiały i chcesz mi pomóc w rozwoju tego kanału, zostaw suba, pierdolnij dzwonek oraz powiadom swoich znajomych. Ja już ci nie przeszkadzam w dalszym oglądaniu. Trzymaj się. Nara. Okej. Okay. Tu już jest zagadka znowu ze światłami. Wygląda na to, że przełączniki należy ustawić tak, by przez przewodniki przepływał odpowiedni ładunek. Przełączniki, przewodniki. Dobra. Obróćmy to. No to o to chodzi. To jest akurat fajne. To jest bardzo proste. Wystarczy spojrzeć na kolory, jak są ustawione. Muszą być te same kolory do tych obu stron. Jak na przykład tutaj macie u góry białe, nie chodzi mi o to, co teraz pokazuję, tylko o to wyżej, no to wiecie, że musicie akurat w tym przypadku ustawić ten sam kolor. I tutaj tak samo. Druga jakby pionowo, poziomo. No, że poziomo tutaj na przykład przy tym pierwszym wkrętce macie na drugim poziomie pomarańczowe, no to na następnym musi być na pierwszym pionie ten sam kolor, co... W drugim musi być na pierwszym poziomie ten sam kolor, co w pierwszym jest na drugim. O. Mam nadzieję, że zrozumieliście.
Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Mhm. A już teraz wracam do Glutomira. Nie, to taka była misja na jeden odcinek tak naprawdę. Myślałem, że nam trochę to dłużej zajmie. To tylko tak naprawdę zajęliśmy się bandziorami, którzy pilnowali tego całego złomu. Zobaczymy, co nam Glutomir powie. No siema, ziom. Udało mu się przywrócić ślizgosiupnie do działania. Masz już hakolinę i odzysko sieć. Brakuje pancerza i silnika o mocy wystarczającej do pokonania gęstego gluta w bardziej odległych miejscach. Hakolina to jest hak? To jest pierwsze moje takie skojarzenie. Odzysko sieć, czyli sieć. A weźmy tą odzysko sieć, wydaje mi się, że będziemy mieli lepsze jakby korzyści z tego. Na dnie fali jest sporo cennych rzeczy, które odzysko sieć pomoże wydobyć. O, czyli to była sieć zwykła. Taka sieć rybacka. Glutomir mówi, że Gizmo stworzył działo do ślizgosiupni. Jednak zamiast pocisków strzela ono gumikwakami, piszczącymi rozpraszajkami na puchciochruma. Dzięki temu zyskasz czas, by zająć odpowiednią pozycję. Z pewnością znajdziesz gumikwaki, jeśli udasz się do chlupa. Dobrze zna falopelak i wie, gdzie pływają gumikwaki. Oznacza to, że spotka cię zaszczyt odwiedzenia chlupa w Topciochlupsku. On ci wskaże, gdzie znaleźć gumikwaki. Fajne są te nazwy, naprawdę. Gumikwaki, spróbujmy najpierw samemu to rozgryźć. Gumikwaki. Kaczki? Kaczki wodne? Te takie zabawkowe? Gumikwaki, to jest pierwsze skojarzenie. Topciochlupsko, no to chodzi o miasto już. A o chlupie, w sumie. Dobra, upewnijmy się o te gumikwaki. No mi się każą te takie kaczki gumowe, które jak naciśniesz to piszczą. Takie typowe jak się zawsze dzieciom brało i do kąpieli wrzucało. Pewien, ale gumikwaki to zapewne pozostałości po ładunku, który w dawnych czasach poszedł na dno. Gumowaty materiał, z którego je stworzono, zapewne sprawił, że wypłynęły na powierzchnię, gdy pojemnik z nimi uległ zniszczeniu. Bo jakieś takie coś ala trąbki już, ale gumikwaki, że wiecie, że kaczka, ja to tak skojarzyłem. Będziemy pływać ślizgosiupnią. Dobra, to będzie ciekawe. Czy to jest też jako wierzchowiec? Czy kliknąć, żeby przyspieszyć, tak? Ale wiecie co? Cofnijmy się jeszcze. Znaczy co, nawet fajnie się tym pływa. Ciekawe, czy tym możemy na ląd wyjechać. Piu! Oj, nie możemy. Zepsułem. To lepsze niż unoszenie się na oponiaku. Zajebałem w Glutomira, biedny Glutomir. Powiedz, że nie rozjebałem wierzchowca. Ślizgosiupnia, chodź tu. To już jest jakiś. To już jest jakiś inny kolor. Glutomir się chyba nie obraził, że mu zajebaliśmy. Wyobrażam, jakbym miał zgaszone światło w pokoju. Jaki to by był dla mnie szok nagle wyjść na zewnątrz w tej grze. No chodzi, że wiecie, z ciemnego pomieszczenia, nie? Nie mówię, że jakoś ja też mam zajebiście teraz oświetlony pokój, bo pewnie widzicie, jak monitor odbija. Ale wydaje mi się, że jak na razie wystarczy. Oczywiście po jakimś czasie będziemy to wszystko ulepszać, nie? No i co ja z tym mogę zrobić? Szczerze, nie doczytałem poprzedniej wskazówki. Jak w ogóle ta wskazówka była, bo też nie zwróciłem uwagi. No dobra. Strzałka nam pokazuje tam. My możemy jeszcze jechać tam. W końcu mamy tą rzecz, czy nie? Tu podjeżdżamy, to nagle się pojawia, tak? To jakiś bóg jest już gry pierwszy, który napotkaliśmy. Chyba mi się tylko wydawało. Dobra. Wyspieszamy w takim razie.
I lecimy. Fajnie są te góry porobione. Już osobiście nie chciałbym się spinać tą postacią. Po nich, pewnie to by było praktycznie niemożliwe. Witaj na Falopelagu, gdzie horyzont spoczywa na falującym glucie. Falujący glut. Bierzmy to i zobaczmy. A on sam leci na dno. A i to nam wraca tak jakby hak. A więc jakbyśmy byli w ogóle... W pięknej wioski Pogbur. Nad krainą zapadła noc. Aha. Nie, no to jest kolejny poboczniak do zrobienia, tak? Więc będziemy mogli się tym zająć ewentualnie na streamie. Pytaj chlupa o gumi kwaki. Masz taką prywatną wysepkę. To topcio chlupsko ma przynajmniej jednego mieszkańca. Chlupa. Ja. Yeti? Okej, którą mamy na osi? No, myślę, że porozmawiamy z nim i zakończymy już odcinek. Bardzo szybko dzisiaj mi odcinek poleciał. A zapiszmy sobie standardowo, sikajmy znak. Zobaczmy. Widzicie te... Nawet teraz wam wspomnę, że te wszystkie niebieskie punkty to są poboczniaki tak naprawdę. Więc... Poboczniaki? Dobrze mówię? To jest miejsce, gdzie możemy się tepać. Nie, no niebieskie to były... Sejwy. A te żółte... Nie, te żółte punkty to było, gdzie możemy się tepać. Tutaj szybka podróż jest nieaktualna. Mogę tylko śledzić zadanie. No więc zobaczcie, że na ten moment mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy 7 poboczniaków. Tak? No i tak naprawdę, co nam blokuje, żebyśmy się zajęli poboczniakami? Szybciej level bijemy. Może uda nam się jeszcze jakieś fajne części znaleźć do broni. Tak żeby wiecie, żeby ten czas faktycznie leciał w tej grze, nie żebyśmy tylko lecieli z fabułą, bo odcinki półgodzinne nie chcę robić tak naprawdę z poboczniaków, bo wiem, że dużo, bardzo dużo grono osób nie chce oglądać poboczniaki, chce tylko znać główną fabułę, więc nawet jeżeli już będę wrzucał te dwugodzinne odcinki na YouTube'a, to będę robił coś takiego, że na przykład teraz będzie 6 odcinek, to po prostu przed następnym nagraniem odcinka, jak nagram ten dwugodzinny odcinek, to ten odcinek będzie miał coś takiego jak na przykład 6,5. Żeby było wiadome, że to jest tak jakby kontynuacja tego, co się działo po 6 odcinku, ale przed odcinkiem 7. Dobra. Ciekawe, co jest hen daleko na skraju fali. To jest chłopak czy dziewczyna? Bo już ogłupiałem. Może do mózgu mu zajrzeliśmy pusty. Aha, i tu też. To jakiś barek taki specjalny. Dobra, chlupa. Jest przekonany, że już o tobie słyszał, ale szczegóły mu umykają. Nie pij tyle. Zastanawia się, czy masz przy sobie coś do picia. Alkoholik, dobra. Co pijesz? O, tak, co pijesz? Mówi, że wszystko, co cię napatoczy i nigdy nie ma dość. Mówiłem, alkoholik. Mówi, że widzi w tobie wielkie pragnienie działania na tym świecie. Nie ma pewności, czy to dobre, czy złe działania, ale zdaje się, że pijesz swoje przeznaczenie z przyjemnością. Zastanawia się, czy mógłby wysłać cię po coś fajnego do picia, czym można by się podzielić z dziabniętym kolegą. Spodziewałem się tego. Tobie, że też brakuje ci płynów. Tak czy inaczej ma nadzieję, że znajdziesz sposób, by zamoczyć dziób, zanim świat wyschnie na wiór i wszyscy będziemy marzyli o źródełkach. Mówi, że życie jest niczym tajemniczy drink. Czasem jest wspaniały, a czasem okropny. Tak czy inaczej, na następny dzień w szczególności. Aż do śmierci. Dopierdolić mu można też jeść? Nie, kurwa, lepiej na suchy żołądek chlać. Ale teraz tak, patrząc na tą postać, rozumiem, czemu on ma ksywę chlup. Chlup, szklada i tego, i koniec zabawy.
No zobaczcie, to same odpowiedzi nam mówią, że można się napić czegoś innego. To jak chuj chodzi o alkohol, naprawdę. Dobra, można też jeść. Jasne, ale picie jest szybsze i prostsze. Komu chce się tracić czas na przeżuwanie? Mówi, że musisz wypić za koniec świata, ale musisz się śpieszyć. Wkrótce ma nadejść. Szanuję cię za to, że w pierwszej kolejności dbasz o siebie, a nie starasz się golnąć za dużo. Według niego to zabawne, że bratasz się z plemieniem jagnich. Oni piją mało, niczym ptaszki. A widzę tylko teraz, tak zwróciłem uwagę, nie wiem czy wy to też w sumie widzicie, jak mu cały czas prawa noga napierdala na boki, nie? Tak, zespół niespokojnych nóg, nie? To pierwszy objaw alkoholizmu? Nie wiem. Nie lubią się delektować, to jest wytrawny ród. Widocznie ktoś musi, ale on nie może tego strawić. Kurwa, więcej dla ciebie, alkoholiku. Ale kogo oni obchodzą? Mówi, że tobie też nie dopisywałby humor. Przyszedł tu po najlepszy towar. Mokrołek, pysznoślurp i jego faworyt, radopój. Ten ostatni tylko zyskał na mocy od całego tego leżakowania w tankownicach. Jeśli nie ma co pić, a zwłaszcza gdy zabraknie radopoju, nie jest w stanie się ruszać ani myśleć. Moc jego umysłu jest wprost proporcjonalna do liczby łyków radopoju płynących mu przez gardło. Dlatego nazywają go chlupem. No, właśnie się domyśliłem. Picie pozwala mu zapomnieć, w jakim stanie jest świat. Ale pomaga tylko chwilowo. Świat jest zgubiony, nawet jeśli słońce nadal wstaje co rano. Już mam tytuł serii, nie? Już mam tak zajebisty tytuł do tego odcinka, naprawdę. Oj, 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 oj. Radopój, nie wiem, czy mal mi się z Radomiem kojarzy, chociaż to pewnie w ogóle nie ma sensu. On ma problemy z piciem, nie muszę się pytać. Picie robi z ciebie głupka. Czy Radopój jest pełen radów? To właśnie one nadają wnętrznością pięknego blasku. Chcę podkreślić, że ma również inne zainteresowania. Jest na przykład samozwańczym ornitologiem falopelagu. Więc to znaczy ornitolog. W tych czasach stres można zwalczać nie tylko za pomocą schłodzonych napojów. Masz szczęście, potrafi ci pomóc. Przyglądanie się pipi trzepotkom jest uspokajające, ale najlepsze są te, na które można i spojrzeć, i ich dotknąć, jak gumi kwaki. Ściskanie ich to świetny przepis na relaks. Pipi trzepotkom. Okej, okay. Teraz dziwnie to brzmi. Ale mnie dziwi właśnie określenie ornitolog. Zapomniałem, co to jest. Mówi, że przeczytał o tym słowie w książce z dawno świata. Oznacza, że znasz się na wszelkich fruwających i ćwierkających stworzeniach. Bez kitu. Encyklopedia zwierzy, encyklopedia ptaków i tak dalej. A czemu drobny mrok mi aurę to tak naprawdę dodało? Nie rozumiem. Nie było dobrych i złych decyzji. Dobra, wiecie co? To na tym jakże... na tym jakże malowniczym... Ta kurwa też zaczął padać. No wiedziałem. Dobra. Dodajmy jeszcze... Wiecie co? Szczęście? Życia mi się wydaje, że aktualnie mamy dość dużo. Wrażenia w walce wręcz też nie są tak naprawdę złe. Może jakie mam dzisiaj problem z mówieniem słów na szy i tak dalej. Moc. W sumie z mocą to... Raczej, Boże, przepraszam, nie moc, inteligencja. Chyba kurwa brakuje właśnie osobie nagrywającej tego. Charyzma, barter. Więc to jest barter.
szczęście czy siła? Wiecie co, ja bym jednak trochę w siłę wpakował. No. Życia mamy dostatecznie. Posiłka to z niego nie zrobimy. A, miałem jeszcze czapkę nałożyć na koniec odcinka. Monkey D. Luffy, przybywaj. Ale to nie ta zakładka. Bezbek. O. No i Monkey D. Luffy. Przesiąknięte jest wilgocią. No dobra, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam minął tak szybko czas tego odcinka. Znaczy, że minął wam miło ten czas. I bardzo szybko. Odcinek nie jest długi, standardowo 30 minut. I co? Za tą sobotę będę jeszcze robił live. Znaczy będę na Twitchu streamował tej gierki misje poboczne. Więc na pewno w komentarzach do tego odcinka będzie link do Twitcha. Ale też postaram się na YouTubie to się nazywa coś takiego jak dyskusja. Po prostu w dyskusji wrzucić tak jakby na stronę główną, na społeczność wpis, że o godzinie tej zaczynamy w sobotę na Twitchu i wyślę wam link mniej więcej, nie? Więc tak, muszę żebrać o te suby. Widzę, że ostatnio ładnie to idzie, mamy już prawie 30 subskrypcji. Wydaje mi się, że do tego czasu moja jakość nagrywania też się dość mocno poprawiła. Oczywiście napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku, ocencie. I no cóż, pożebram jeszcze trochę, więc jeżeli jest osoba oglądająca tą serię, a nie zostawiła jeszcze suba, zostaw tego suba. A jeżeli ty zostawiłeś suba, to weź tam pyknij obok tego znajomego, żeby tak samo jak ty zostawił suba. No. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się do soboty z Biomutantem na pewno, bo jeszcze nagram reakcję na waszą kolejną piosenkę. Nała.